Witajcie, Joanna Hołuj z kanału Okiem Matki, z tej strony. No taki jeszcze jeden temat, chyba związany ze świętami, które nadchodzą. No i nie mogłam się powstrzymać, stwierdziłam, że zrobię o tym. Taki temat właściwie, wiecie, o czym? O czasie. W ogóle, zacznijmy od tego, że ja tu mam takie poczucie, z jednej strony, że bardzo teraz jest, mamy takie czasy, kiedy tak jakby się non-stop świętowało niemalże. W sensie, że wszystko jakby jest, tak? Wszystko jest takie, wszystko się tak, ten okres świąteczny też się tak sztucznie wydłuża. Wcześniej się go zaczyna, później się go kończy. To wszystko oczywiście związane jest z całą tą sprzedażą, z tym konsumpcjonizmem, ale też mam poczucie, że tak w ogóle wszystkiego wokół nas jest w brud. I to jest niby takie fajne, ale i mam wrażenie, że to jest takie niefajne, bo to wszystko jest takie rozbuchane do granic możliwości, do tego stopnia, że właściwie wszystko na każdym kroku jest dostępne. Jest i nie jest, to znaczy jakby wszystko nas kusi, żeby coś tam mieć, kupować i tak dalej. I w tym momencie tak już się całkowicie jakoś zaciera granica między tym taką codziennością, a jakąś taką wyjątkowością. No i no właśnie, i mam też takie poczucie, że jest taki trochę... Takie mam dziwne poczucie czasu, no, już dawno w sumie, w okolicach świąt, że nie ma takiego długiego oczekiwania. Ten adwent to właściwie dzieci jeszcze gdzieś tam. Jak chodziła, jak była mała, to to było, bo chodziło się jednak też do kościoła, jakieś były lampiony i tak dalej, nie? Teraz to mało kto, które dziecko to robi. No nawet moje tego też nie robi, nie? Natomiast było to takie przygotowanie do świąt, a potem święta to były takie uroczyste i jednak było trwanie, tak jakby czas się zatrzymywał, nie było trwanie w tych świętach, a teraz jest taki też trochę pęd i wszystko jest jakby, wszystko właściwie nie trzeba przygotowywać już nic, wszystko właściwie można kupić, w związku z tym się wszystko robi w ostatniej chwili. Nawet te prezenty, ich jest tona i w ogóle, ale to też się jakoś często robi pomiędzy gdzieś tam w ostatniej chwili i właściwie w ostatniej chwili też się tak siada jakby też do tych świąt. Całkiem bym powiedziała nieprzygotowanym. A jednak dla mnie to jest tak, że te święta po coś są. Bo jakby to nie jest tak, że to są cykle, tak? Ale te cykle są właśnie podzielone na pewne takie punkty, takie etapy przejścia. To są po prostu takie rytuały przejścia, te święta. I w tym momencie trzeba się zatrzymać i zastanowić, żeby przejść do kolejnego etapu w danym cyklu. No i w ten sposób właśnie robi się tą między tym sakrum, czyli świętym, a profanum, czyli takim ludzkim, czyli codziennym. Taką różnicę się wtedy, odróżnia się te dwa elementy życia. A mam poczucie nawet w swoim życiu, że nawet jak mam ten cykl tygodniowy, tych 6 dni i tą niedzielę, czyli to jakby profanum, to jest to 6 dni codzienności i 7 dzień, zasadniczo to nie musi być niedziela, to może być sobota, no bo jednak w różnych religiach, ale nadal swój jeden dzień powinien być sakrum. I co to może być? Na przykład ja nie mam takiego zwyczaju, żeby iść do kościoła, ok? Aczkolwiek co jakiś czas gdzieś tam idziemy, różnych kościołów, ale na przykład dla mnie wyjazd na przykład do rodziny, powrót do domu rodzinnego i ten obiad z rodzicami, to jest na przykład takie sakrum. To jest jakby nawiązanie więzi z rodziną. A dla mojego syna jeszcze dodatkowo jakby spotkanie się z jego ojcem, tak, raz w tygodniu. I to też jest takie sakrum. I to jest takie zatrzymanie się, wyjście z codzienności. I to jakby to też jest takie święto. Czyli jak gdyby w tym cyklu tygodniowym, 7 dni, mamy 6 codzienności i jeden ten dzień
sakrum, tak? Takiego dnia świętowania. I to powinno być. I to powinno być, żeby dobrze świętować. I w ogóle mam poczucie tak, bo chciałam powiedzieć o czasie i o nieczasie. W sensie, bo tak. Tak naprawdę czasu nie ma. Generalnie nie ma. Ale też słyszałam ostatnio takie fajne powiedzenie, że właściwie to w ogóle jakby poza człowiekiem czasu nie ma. W sensie wszystko funkcjonuje w jakichś tam cyklach, ale czas jako czas to tak naprawdę człowiek sam z siebie jest czasem. Człowiek sam z siebie jest czasem. No bo jest i co? Tą biologiczną. Bo generalnie dusza w momencie, kiedy się wciela w materię, wciela się w czas. I od tego momentu zaczyna się starzeć. Od urodzenia zaczynamy się starzeć. Tak, właściwie od poczęcia niemalże zaczynamy się starzeć i wchodzimy w ten czas biologiczny jak najbardziej. Tylko że jest to też takie, dopóki tego tematu nie ogarniemy, to jest takie trochę smutne i nostalgiczne, bo już jakby u początku jest jakby zalanie końca. Dzisiaj mi się przypomina, jak właśnie myślałam o tym temacie, oglądać dzisiaj Ruski Dzień, dla nas jest to sobota, i oglądaliśmy, znaczy słuchaliśmy sobie piosenek na YouTubie. Uwielbiam taką bajeczkę i puszczam to dzieciom, Ciburaszka. I tam jest krokodyl Genia, ten krokodyl, który śpiewa, tam kilka piosenek jest, ale jest taka jedna piosenka, dwie są, Ciburaszka ma dzień rażdienia, czyli dzień urodzin, no właśnie, dzień urodzin, jednocześnie właśnie tak jak powiedziałam, ona, to jest jakby o tym, że to jest jeden dzień w roku. No i dobrze, że to jest jeden dzień w roku, to ma być święto, świętowanie, tak? Ale jest taka druga piosenka, Gałubo i wagon, którą po prostu kocham. I ona jest taka rosyjska dusza z tego wyłazi, nie? Bo po prostu, no właśnie, po co się uczyć rosyjskiego? Bo to jest ta rosyjska dusza, to najlepiej się ten język tak naprawdę uczy, wchodzi w nas. Ale nieważne, generalnie ten gałuboj wagon, czyli ten niebieski wagon, oni siedzą sobie w takim niebieskim pociągu. To wszystko są jakieś metafory też, nie? I ten niebieski wagon i gra na harmonce ten krokodyl, jest tam taka babcia i jest ta Ciburaszka, oni sobie tak jadą. Jadą, tak naprawdę jedzie ta, oni siedzą z tyłu i oni tyłem jadą, tak? Czyli tak jak gdyby ku przyszłości, nie wiedzą tak naprawdę jak i patrzą na jakby to, co minęło, ale właśnie słowa tej piosenki są takie, nie pamiętam z całości, to jest po rosyjsku i chyba nigdzie nie jest przetłumaczone. Generalnie jest tak, że okej, okay, było co było, było co było, ale najlepsze jest jeszcze przed nami. Czyli to ważne są jeszcze te dni, ważne są właśnie te dni, których jeszcze nie znamy, tak? Tak jak śpiewał kto? Jezu, wypadło mi nazwisko. No wiecie kto, wiadomo kto. Już mój kochany piosenkarz polski. No w każdym razie, no właśnie, czasu nie ma jako takiego, jest teraźniejszość cały czas, tak? Ale jakby tkwić w teraźniejszości, ale ze wzrokiem utkwionym jednak w i w ku przyszłości. Nostalgia w tej piosence jest może dlatego, że oni tyłem jadą, tak? Oni jakby nie patrzą w tą przyszłość, tylko patrzą jednak w przeszłość, ale śpiewają, że trzeba patrzeć w przyszłość. To jest taka opozycja trochę. Generalnie właśnie tak mi się nasunęło, że właśnie, że tak to jest z tym czasem. Chcielibyśmy do tej przyszłości, ale patrzymy w przeszłość. A przecież tak naprawdę, czyli co? Czyli po prostu uciekamy od tego czasu i jednocześnie uciekamy też jakby od siebie, no bo my jesteśmy czasem, tak? I co my robimy? No od zarania wieków niemalże, chociaż no chyba tak, może trzeba to tak powiedzieć. Z wyjątkiem może takich chłopów i takich tych zbieraczych wspólnot jak Indianie, prawda, północnoamerykańscy, to człowiek jednak próbuje przez tą cywilizację jakby wywalić z siebie, ze swoich trzewi gdzieś ten czas i powiedzieć nie, 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 ja nie jestem podległy czasowi, czas jest na zewnątrz. No i co? I tworzy te zegary i jak gdyby mówi, że wszystko poza mną jakby jest czasem, a ja nie jestem czasem. No ale efekt jest taki, że co?
czy jest jeszcze gorzej, bo najlepiej jest wtedy, kiedy słuchamy tego czasu, który mamy w sobie, swojego biologicznego czasu, swojego organizmu i żyjemy swoim własnym rytmem, rytmem przyrody. Jesteśmy wtedy częścią, no, organizmem związanym z przyrodą i żyjemy według takiego rytmu właśnie cyklicznego. No to jest tych cykli i tych liczb jest mnóstwo. To jest mnóstwo liczb, które są ważne. One są wszędzie, one są w nas. Chyba najważniejsze jest 2 i 12. 1 to początek, no ale 2 i 12. Wszystko jest właściwie w opozycjach. Góra, dół, czarne, białe, ciepłe, zimne, męskie, kobiece i tak dalej. No i 12, wszystko jest 12. 12, 12, no wszystkiego jest 12. Gdzie się nie obejrzy, to jest 12. Człowiek nawet zaczął projektować tak, że typu, że już 12 jest też tych godzin, miesięcy, ale to jakby z astronomii, tak? 12 planet. 12 planet, no tak, w sumie. Tak. Aczkolwiek właśnie jak to jest, bo to są te łącznie, nie planet, tak, tylko tych 12, bo jeśli liczy tutaj też i Słońce, i Księżyc. Ale, dobrze ja mówię? 12? Czego jest 12? No dobra, na pewno jest 12 znaków zodiaku, które odpowiadają planetom, ale planet w sumie nie jest 12. No Słońce jest jedną z nich i tak dalej. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że generalnie wielu rzeczy jest 12, nawet w samym człowieku. Tak jak mamy kosmos poza nami, tak my jesteśmy mikrokosmosem i jesteśmy właściwie odbiciem. To jest lustrzane odbicie, tak? I znowu jest na górze i na dole, jak w alchemii. Czyli znowu jakaś opozycja. Natomiast 12 jest, nie wiem, 12 nerwów, nie wiem, w mózgu, wszystkiego jest 12. Zresztą kiedyś ludzie, mam wrażenie, byli wielu rzeczy świadomi, świadomsi bardziej może, tak nie wiem, tak myślę sobie, ta alchemia była jakoś tak bliżej człowieka. No, się nie wiem, na przykład wiecie, że dni tygodnia, ale po angielsku i francusku są od planet właśnie, tak? Jest Lundi, to jest Luna, to jest Księżyc, tak? Tak jak Monday, to jest Moon. No i po kolei tam idzie tak, nie wiem, Mercredites, pewnie Merkury, Jeudi, czwartek, Jupiter, Jowisz, znaczy, co tam, Sunday, to jest dzień słońca. Generalnie jak się wejdzie w Wikipedię, nawet to wszystko się tłumaczy. Są planety, dni tygodnia to planety. Okej, okay, ale chodzi mi o to, że człowiek próbuje ten jakby zegar zewnętrzny, wewnętrzny swój w organizmie jakoś przytłumić i na zewnątrz sobie tworzy różne takie struktury, no ale efekt jest taki, że tak naprawdę się uzależniamy zewnętrznie od różnych rzeczy i wywaliliśmy ten zegar na zewnątrz i teraz tak naprawdę to wszystko nas ogranicza i żyjemy według tego zegara zewnętrznego, według kalendarza zewnętrznego, bardziej niż naszego wewnętrznego i to wszystko nas niszczy. To jest takie, teraz mam takie poczucie jakby i ten zegar taki zewnętrzny tak tyka coraz szybciej, wszystko to jest pod dyktando jakiejś technologii, przemysłu i marketingu i tak dalej. I po prostu tak jakby i my się musimy tak jakby zacząć przyspieszać, coraz szybciej się starzyjemy, szybciej musimy żyć i to wszystko jest takie, no, masakra. Krócej może żyjemy. A na pewno intensywniej żyjemy. No, jedni krócej, drudzy dłużej, aczkolwiek dla niektórych to dłużej to jest taką czystą wegetacją już na koniec. Mam poczucie. Tyle. No i czas tak naprawdę jest równoznaczny z naturą. Czas to jest natura. Jakby zaczęło się, jakby, no właśnie, taki prawdziwy czas jest znaczny z naturą, ale jeżeli zaczęliśmy rozstawiać równość między czasem a technologią, no to się okazuje, że jakby w tym momencie się w to wkręcamy, bo ta dusza biedna tak naprawdę już nie ma nic do powiedzenia, a dusza czasu nie ma.
I smutne w tym wszystkim jest to też, że jakby giną, tak jak ginie też ta stara wiedza, taka właśnie, że no właśnie, że dusza jest nieśmiertelna. I taka totalna logika, że jakby to jest zupełnie bezsensowne by było. Tak jak w takim filmie Anna i Król, gdzie jest zderzenie dwóch filozofii, tam tej filozofii, gdzie jest reinkarnacja azjatyckiej, tam chyba w Indonezji to było, nie? I tej filozofii chrześcijańskiej, która mówi, że nie, biedny człowieku, robaczku, masz tylko jedno życie i po prostu wykorzystaj je jak najlepiej, nieważne, że żyjesz 7 dni na przykład, nie? No i nie ma powtórek, tak? Wcielasz się raz i koniec, potem nie ma. To jest bzdura, tak? Tak nie jest, bo jak gdyby nie ma takiego marnotrawstwa w przyrodzie, po prostu nie ma. Wszystko jest w cyklach i życie ludzkie też jest w cyklach i trzeba wiedzieć, że dusza jest nieśmiertelna i to było straszne marnotrawstwo, gdyby ta jedna dusza żyła tylko raz przez, powiedzmy, no zależnie, różny okres czasu, ale to jest mi tak nawet mgnięcie oka w ogóle w stosunku do jakby wszechświata i czy do tego bezczasu całego, czy do, tam do o milionów dziejów, nie? Więc to tak nie jest, jakby dusza jest nieśmiertelna i ona żyje wielokrotnie, aż ten czas wykorzysta no maksymalnie i aż dojdzie do najwyższego możliwego dla siebie poziomu rozwoju po prostu. I aż będzie mogła jakby ubogacona wszystkimi tymi doświadczeniami czasu i wcielania się w materię, wrócić do Boga, tak? Wrócić do tego całkowitego, tej całkowitego światła, tak? Do tej najczystszej, najpierwszej inteligencji. Do Boga. Ale w związku z tym, że ten czas taki, właśnie, ja mam też takie poczucie, że w związku z tym, że to wszystko jednak jesteśmy tacy jakby trochę wkręceni w ten czas na zewnątrz, to, że narzuca nam się takie i takie i takie jakieś wymagania i więc to ja mam poczucie, że do tej wiedzy pierwotnej właśnie tym bardziej należy sięgnąć, bo w tym momencie to jesteśmy po prostu tacy zupełnie zostawieni, bezradni i tak naprawdę nie nadążamy nad tym wszystkim i tylko ta wiedza taka pierwotna, taka w sensie astronomia, astrologia, wiedza, ta astroteologia i różna, cała ta wiedza, tak jak Jung przekazywał, nie? O archetypach. Ja będę robić oddzielny film o archetypach, może o mówieniu i milczeniu. W każdym razie o tych archetypach, no to to jest po prostu niezbędna. No i po prostu, jeżeli my mamy. Nawet jeżeli w ogóle ktoś wierzy, że ma tylko jedno życie, to tym bardziej, to po prostu każdy rok, każdy nowy cykl, który się zaczyna, to bezwzględnie trzeba z wiedzą w niego wejść, żeby to wykorzystać. I tutaj po prostu polecam, bezwzględnie polecam zaglądanie do zodiaków, robienie sobie jakichś takich analiz samodzielnie, bo można przecież specjalistę poprosić, numerologia, tarot i po prostu sprawdzanie, tak, co księżyc, co słońce, gdzie w tej chwili jestem i co na dany kolejny cykl mam do zrobienia tak naprawdę. Ale to ja to robię dla siebie i robię dla swoich dzieci, bo ja po prostu nie uznaję takiej nieświadomości, tak. Bardziej, że życie przyspiesza i tak. Trzeba to dobrze wykorzystać. Idealnie, najlepiej wykorzystać, jak można, ten czas profanum, codzienności, żeby potem dobrze świętować sakrum, nie? Ten kolejny moment przejścia. I w momencie przejścia myślimy o nowym.